Dzień dobry, witam Was na naszym kanale. Ktoś zadał ostatnio pytanie, w jakich przypadkach i kiedy używać płukanki do silnika. No i właśnie tutaj mamy samochodzik E46, no, z kultowym, można powiedzieć, silnikiem M54. Tak jest. Zobaczcie, co tutaj się stało. Tada! Dużo wilgoci w silniku. Dlaczego tak się dzieje? No, niskie przebiegi prawdopodobnie są wykonywane. Krótkie? Tak. Dystanse, dokładnie. Widać to też tutaj po tarczach hamulcowych. Już Wam pokazuję. O, zobaczcie sobie. To jest właśnie ten przypadek, w którym zrobimy płukankę silnika. Zapraszam do oglądania odcinka. W tym celu silnik musi być rozgrzany, a najlepiej się nim przejechać, żeby to on się dużo lepiej rozgrzał. Mamy tutaj już przygotowany silnik, jest rozgrzany, wygrzany. My używamy płukanki firmy Datacol. Taką płukankę możecie kupić tylko i wyłącznie w warsztatach, które mają podpisaną umowę z firmą Datacol. Nie kupicie tego na Allegro, nie kupicie w Intercarsie, ani w żadnej hurtowni. Tak więc jak coś, możecie sobie wejść na stronę Datacola, znaleźć, który warsztat to sprzedaje. Dobra, Kamil, to opowiedz, jak to tutaj wygląda. Znaczy, to po prostu instrukcją się przysłużę. Przed dokonaniem wymiany oleju dodać środek do miski olejowej. Uruchomić silnik na około 2500 obrotów na minutę przez około minutę. A następnie pozostawić w ruchu na około 15 minut. No i dobra, to co? Działamy, nie? Wlewamy, odpalamy, trzymamy przez minutę 2500 obrotów. No i potem sobie zostawiamy go, żeby sobie pochodził. Zobaczcie, jakie masełko. Masełko też jest tutaj. To jak Kamil wleje, to Wam pokażę. Człowiek. Nie jest jakiś mega intensywny zapach. Nie, nie. Bo niektóre mają rzeczywiście taki intensywny zapach. O ty! O człowieku, poszło! Poszło, człowieku. To od razu się wypłucę osłona silnika. Tak jest. I tak będzie się zdejmował do wymiany świec, więc od razu ten umyjesz ją. Nie będziemy tutaj robić testu, jak wielu, kurczę, mechaników robi, że testują pomiar ciśnienia przed płukaniem, po płukaniu. Słuchajcie. U nas na kanale możecie znaleźć taki odcinek: płukanie silnika bez płukanki. Oczywiście, no, w cudzysłowie. Zobaczcie, tutaj też jest katastrofa. Także Kamil uruchamia silnik, wprowadza go na obroty i działamy. Spuszczamy olej. Zobaczymy też, jak tutaj się poprawiło. No i co? Proszę bardzo. Dużo mniej, prawda? Dużo mniej jest tego. No trochę się tam rozpuściło. No troszkę się rozpuściło, nie? No nic, tutaj będzie trzeba chociaż to wyciągnąć, bo to się generalnie woda i para się tutaj u góry zbiera. Poodkręcamy jeszcze te wszystkie rzeczy, rurkę też odkręcimy. I jak będzie olej sobie leciał, to jeszcze też odparuje. Także zobaczycie sobie całą tą operację. We'll be right back.
długo odpala. Tutaj w tym aucie jeszcze do wymiany będzie pompa paliwa. Jezu, jak tutaj się zmniejsza. Dobra. Jedziemy się przejechać i zobaczyć, czy ten ta wilgoć zniknęła po wymianie oleju. Czy ta płukanka też coś dała? Myślę, że dała, no bo było widać efekt już po samym płukaniu, nie? Że zmniejszyło się i też drożny został, udrożnił się system odpowietrzenia, czyli separator. Separator jest w miarę świeży, bo tutaj ten samochód my serwisujemy, ale jak widać, pan robi krótkie przebiegi. Teraz odnośnie jeszcze płukanek, słuchajcie, bo tak jak już wspomniałem, często pytacie się, w jakim przypadku właśnie płukać. Właśnie w takim warto właśnie zrobić płukankę w takich samochodach, które długo stoją i robią krótkie przebiegi. Sorry za ten, bo po obiedzie jesteśmy, a jadłem w biegu. Chłopaki sobie usiedli i sobie jedli elegancko. Czekaliśmy na ciebie. A na szefa się nie doczekali, bo robiłem jakieś rzeczy służbowe. No i tyle, i później na szybko zjadłem. Jest to niezdrowe, ale co zrobić? A ty zawsze szybko jesz, nieważne czy masz czas, czy nie. Zostało mi to z wojska. Pamiętam, jak poszedłem właśnie do wojska, to powiem ci, że ci, co powoli jedli, to wiecznie chodzili głodni. Ja nigdy nie byłem głodny, zawsze zdążyłem. Bo wiesz, był określony czas na jedzenie, nie? Także nie ma lipy. Moi rówieśnicy coś o tym wiedzą na pewno. No dobra, jest jeszcze, no, tak naprawdę płukankę warto robić, ale są takie przypadki, że tej płukanki lepiej nie robić. No jeżeli ktoś wymienia olej regularnie co 10, co 15 tysięcy i robi to raz w roku, to myślę, że to nie ma takiej potrzeby, żeby używać płukanki. Ostatnio też ktoś się tam odezwał, że nie mamy racji na temat płukanki, bo w AC jest dzień jak co dzień, naprawialiśmy ambulans BMW X1, w którym nie zastosowaliśmy płukanki, bo po prostu pod korkiem oleju był taki nagar, że się baliśmy to zrobić, ponieważ takie kawałki mogą się oderwać, bo słuchajcie, przez 15 minut nie ma takiej możliwości, żeby płukanka, która jest dolana do oleju, czyli jak jest dolana do oleju, no to ten olej nadal ma właściwości smarne i czyszczące, ale nie na tyle. To nie jest tak, jakbyście, nie wiem, wyczyścili taką płukankę, wlali na przykład w śrubkę, wyczyścili, tak? To po prostu ta proporcja jest inna, a też nie można tej płukanki tak wlać i na samej płukance. Oczywiście na internecie i na YouTubie są takie historie, nie wiem, u profesora Chrisa chyba nawet, nie? Olejem napędowym. No tak, no są płukał. Też specjalne takie oleje nawet. Tak, takie oleje do płukania, chyba Millersa pamiętam. Tak, no ale tak szczerze, jeżeli są takie właśnie kawałki, ten silnik jest bardzo mocno zapyziały, to ja bym jednak po prostu nie ryzykował, ponieważ, już drugi raz mówię, ponieważ kawałki mogą wpaść do miski, później zostają zasysane przez pompę olejową. I pompa olejowa może wyglądać tak. No widzieliście, jak wygląda. I pompa tą, którą widzieliście, jest z samochodu, w którym była robiona płukanka dość często, ponieważ silnik był zapyziały i rzeczywiście, jak zdjęliśmy miskę, to silnik wyglądał na zapyziały. I właśnie prawdopodobnie te kawałki takie spalonego oleju, które są twarde jak piasek, dostały się do pompy i porysowały pompę. Mimo to, że pompa posiada też sitko, które po prostu chroni przed jakimiś ciałami obcymi, ale to ciała obce to mogą być, nie wiem, silikon, ale nie drobinki takie jak piasek. One idą przez pompę, idą do filtra, zostają w filtrze, no i tak sobie migrują po prostu po silniku. Więc dlatego czasami nie warto robić płukanki, bo możecie sobie uszkodzić pompę oleju. I lepiej w takim układzie po prostu częściej wymienić olej, nie wiem, wlać świeży olej, pojeździć na oleju
na oleju, nie wiem, z 1500 km, znowu wymienić ten olej. Po prostu zrobić to częściej, ponieważ olej nie jest tak agresywny po prostu do oczyszczenia silnika jak płukanka. No i tak to wygląda z mojej strony. Dodałbyś coś do tego? Znaczy, może dodałbym coś takiego, że generalnie my znamy przypadki, że po zastosowaniu płukanki jakieś dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Dlatego my po prostu nie podejmujemy czasami ryzyka, bo nam jest to w zupełności niepotrzebne. No i tyle, bo tak naprawdę no, my też nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co w tym silniku jest. Tylko tyle, co wyjmiemy korek i widzimy, co tam może być. I tyle, można wyjąć filtr i zobaczyć, czy nie ma w filtrze właśnie takich drobinek właśnie takiego spalonego oleju. Nie? To też podejrzewam, że to też nie zawsze, nawet jak są objawy tego nagaru, to nie zawsze po użyciu płukanki coś pierdyknie. No. No tak, i no nie... podejrzewam, że tak samo w drugą stronę, że może nie być objawów, a coś się może stać. No. Tak jest, no generalnie to też nie można od razu tutaj, my też nie straszymy nikogo, że użyjesz płukanki, se zepsujesz silnik. Wcale nie, tak nie jest, bo takich przypadków na użycie płukanki to nie wiem, może że jest raz na 20 razy, może nawet więcej, nawet cholera. Nawet jeszcze mniej. No dokładnie, no my znamy takich przypadków, to zresztą też my kiedyś zrobiliśmy taką rzecz. Pamiętasz, jak przyjechał pan, co mu kopcił silnik? No tak, tak. Słuchajcie, silnik kopcił niemiłosiernie. Brał hektolitry oleju. Było to E90 z silnikiem N52. I pan po prostu, jak usłyszał cenę remontu silnika, no to prawie zemdlał. Mówi, panie Adamie, co możemy zrobić? Ja mówię, proszę pana, możemy zrobić jedną rzecz, ale z góry zaznaczam, że to nie gwarantuje, że się uda, i z góry zaznaczam, że ja nie biorę tego na to odpowiedzialności za to. Po prostu możemy to wykonać i albo się uda, albo nie, i po prostu tyle. I pan się zdecydował. Zrobiliśmy płukankę, też zastosowaliśmy wtedy płukankę Datacol. I co? Zrobiliśmy płukankę, wlaliśmy nowy olej i pan do dzisiaj przyjeżdża i za każdym razem przybija piątkę i przywozi różnego rodzaju alkohole w podziękowaniu. No przestał brać olej, nawet zakupił olej na zapas i w ogóle. Samochód przestał kopcić, przestał brać olej. Jedyną rzecz, którą musi pan zrobić, no to musi ogarnąć katalizatory, bo samochód nie wkręca się po prostu do jakichś tam obrotów, dlatego że katalizatory są zapchane przez tą ilość spalonego oleju. Przecież to był generator dymu. Tak, to był generator dymu. Jak go przegazowaliśmy u nas w warsztacie, to był po prostu zasłona dymna, nie było widać nic. Nie widziałem Sepka, Wujka i Kamila. No ale jak widać, są przypadki, że się uda. Tylko że to są takie przypadki, no jedna na ileś tam. Nawet trudno mi jest mi powiedzieć na ile. Bo też ile razy klienci, o panie Adamie, zróbmy płukankę, bo mi bierze olej. No dobra, no proszę pana, klient nasz pan. Robimy, później nie, panie Adamie, nic nie dało. No także tak to jest z tymi płukankami. Można zastosować, może się udać, ale nie można też brać jakiegoś pewnika, że się uda. Dobra Kamil, to co, zobaczymy pod koreczkiem, jak to tam wszystko wygląda? Pewnie. To co, patrzymy. Koreczek, proszę bardzo. Nie no, proszę pana. Proszę pana, a w ogóle jak suchutko. I nie ma właśnie wody. No i to mi się podoba. No i tutaj też elegancko. Zdejmij jeszcze tutaj, zobaczmy. No tutaj coś jeszcze zostało. W każdym razie pan musi pojeździć. No to ale tutaj ma prawo być, bo tutaj wiesz, się zbiera do separatora oleju. No dobra, to co, zamykamy i uważam temat za zamknięty. No dobrze. Dobra, to lecimy załatwiać kolejne samochody. Nie załatwiać, tylko naprawiać. Ratować im. Przedłużać życie. Jak to zwał, no. Co to tutaj piszcze? A! Dobra, instalacja gazowa. Gdzie to jest? Tu jest.
Ale to... wyłączony. O! No i się uspokoił. Widzisz? Dobra. No dobra, mam nadzieję, że odcineczek się podobał, że był pomocny dla Was i sami będziecie decydować o tym, czy użyć płukankę, czy nie. Będziecie mogli sobie tutaj popatrzeć, jak to wyszło. I tyle. Pamiętajcie o subach, lajkach i komentarzach. Jak dotrwaliście do końca, napiszcie ACS OK. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.